Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 333 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem o tym, jak pracę zdalną i pracę hybrydową widzą jedne z największych firm na świecie. Dzisiaj omawiam 10 przedsiębiorstw, głównie z branży nowych technologii, czy telekomunikacyjnej, czy software'owej, które łącznie są warte ponad 5 bilionów dolarów i zatrudniają prawie 400 tysięcy osób. Na pierwszym miejscu jest Apple, który ma wdrożony model hybrydowy, ale z naciskiem na Office First. 3 dni pracujemy w biurze, 2 dni pracujemy w domu. Ten model miał wejść w życie od września, jednak z powodów pandemii i wariantu Delta zostało to przesunięte na styczeń. Na drugim miejscu mamy Microsoft, zatrudniający 181 tysięcy osób. Tutaj jest model hybrydowy, to znaczy 50% czasu pracy mamy spędzić w biurze, drugie 50% możemy pracować zdalnie, natomiast możemy pracować zdalnie w 100%, jeżeli uzyskamy odpowiednią zgodę zarządu. Natomiast Microsoft wprowadził również bardzo szczegółowe guideliny dotyczące tego, jak robić, czy organizować telekonferencje, czy konferencje w salach konferencyjnych, jak i na przykład jak spoglądać na kwestie bezpieczeństwa informacji wymienianej właśnie w trakcie pracy zdalnej. Na trzecim miejscu mamy Shopify, czyli taką platformę do prowadzenia handlu internetowego. Tutaj mamy podejście remote first, czyli tak jak powiedział prezes jeszcze w maju 2020 roku, ta firma kanadyjska będzie digital by default, czyli na pierwszym miejscu będzie praca zdalna. Czwarte miejsce jest to Twitter, tutaj również mamy model remote first. Oczywiście Twitter jako pierwszy zatweetował o tym, że pracownicy mogą pracować zdalnie z domów, natomiast nadal są utrzymywane biura w kilku miastach w Stanach Zjednoczonych po to, żeby pracownicy, ci którzy chcą pracować stacjonarnie, mogli stacjonarnie pracować. Na piątym miejscu mamy Spotify, jest to pierwsza firma z Europy w tym zestawieniu. Tu jest również model hybrydowy. Co ciekawe, można pracować z całego świata. Dodatkowo firma opłaca przestrzenie coworkingowe, jeżeli ktoś chce pracować z biura, a w pobliżu nie ma biura Spotify'a. I na dodatek ta firma utrzyma pensję na podobnym poziomie bez obniżania tych pensji, jeżeli ktoś się wyprowadzi nawet do tańszej lokalizacji. Na szóstym miejscu mamy Pinteresta, czyli platformę do obrazków i do JPEG-ów tak naprawdę. Tutaj również mamy podejście remote first. Pinterest jako pierwszy zapłacił prawie 90 milionów dolarów tylko po to, żeby się uwolnić od wynajmu powierzchni biurowej w San Francisco, aczkolwiek nadal utrzymuje biura w 8 miastach w Stanach Zjednoczonych. Dalej mamy LinkedIna. Większość z Was korzysta z LinkedIna. LinkedIn w lipcu 2021 ogłosił, że tutaj również w tej firmie zostanie wprowadzona wersja hybrydowa z opcją na pełnej pracy zdalnej i jest to zmiana co do sposobu tego, jak LinkedIn podszedł do hybrydy, ponieważ najpierw była decyzja, że 50% czasu pracy pracownik ma spędzić w biurze. A teraz oczywiście może spędzać w biurze tyle czasu, ile chce, natomiast ma opcję całkowitej pracy zdalnej. Firma ma 8 biur w Stanach Zjednoczonych, natomiast ta polityka dotyka wszystkich 16 tysięcy pracowników na całym świecie. Na ósmym miejscu mamy Slacka. Tutaj mamy wariant hybrydowy i ta informacja jest z czerwca 2020 roku, że wszyscy pracownicy mogą tak naprawdę pracować na stałe z domu, ale co ciekawe, większość nowych rekrutacji jest zdalna i komunikacja, jak to przy Slacku, jest nastawiona głównie na komunikację asynchroniczną. Na przedostatnim, dziewiątym miejscu mamy Quora. Quora jest to firma, która jest to taka baza wiedzy
i tu również wdrożony jest model Remote First. Ten model został oznajmiony w maju 2020 roku. Używają nadal dwóch biur w Stanach Zjednoczonych, w Chicago i w Nowym Jorku. I na ostatnim miejscu mamy Upworka. Upwork jest to firma, która pozwala ludziom, freelancerom uzyskiwać zlecenia. I tutaj również była informacja bardzo dawno, w pierwszej połowie 2020 roku, że zostanie wprowadzony model Remote First. Czyli mamy 10 bardzo dużych firm. Właściwie każda z nich warta co najmniej 2 miliardy dolarów. Większość z nich, poza Apple, wprowadza model pracy hybrydowej bądź pracy hybrydowej z opcją całkowitej pracy zdalnej, natomiast wyłącznie Apple ma model Office First, czyli 3 dni pracujemy z biura, 2 dni pracujemy zdalnie. A jak jest u Was w firmie? Czy będziecie nadal mogli pracować zdalnie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.